Witajcie. Dziś chciałbym zrobić nieco luźniejszy komentarz polityczny, a mianowicie skomentować jeden z moich ulubionych filmów, V jak Vendetta. Film ten łączy w sobie elementy komiksowe, akcji, ale przede wszystkim jest to film polityczny. Bracia Wachowscy, twórcy m.in. legendarnej trylogii Matrix, stworzyli film w oparciu o komiks Alana Moore'a z lat 80. Tytułowa postać V walczy z opresyjnym, totalitarnym i faszystowskim rządem brytyjskim. Powstrzymałem się od użycia słowa protagonista, bo czy w istocie V jest protagonistą, czy antagonistą, zbrodniarzem, czy bohaterem, wojownikiem o wolność, czy terrorystą? No, jesteśmy my jako widzowie zmuszeni dokonać tej oceny. Jest to też pytanie poniekąd historyczne, bowiem V jest współczesną wersją Guya Fawkesa. I żeby zrozumieć tę inspirację, musimy zrozumieć właśnie kontekst historyczny. Dokładnie dziś w Wielkiej Brytanii świętujemy Guy Fawkes Day, czyli celebrację nieudanego zamachu na króla Jakuba I i parlament brytyjski w 1605 roku. W całym kraju są pokazy fajerwerków na uczczenie tego, że ponad 400 lat temu obyło się właśnie bez fajerwerków. Historia tak zwanego spisku prochowego jest bardzo ciekawa i wiąże się z wojnami religijnymi. Od czasów, gdy Henryk VIII postanowił założyć własny kościół, gdy papież nie chciał udzielić mu rozwodu, katolicy byli prześladowani w Anglii. Córka Henryka, Elżbieta I, nawet wprowadziła prawo, które wymagało od każdego pełniącego obowiązki publiczne lub kościelne do przysięgania wierności królowej Anglii, nie tylko jego głowie państwa, ale i głowie kościoła. Za odmowę groziła nawet kara śmierci, w związku z tym księża katolicy musieli działać w ukryciu. Ale nie tylko to, były również kary pieniężne za nieuczestniczenie w anglikańskim mszach. Zatem jeżeli nie było cię na niedzielnym anglikańskim mszy, bo byłeś na przykład mszy katolickiej, bądź w ramach protestu nie szedłeś na anglikańską mszę, no to mogłeś się spodziewać całkiem sowitego podatku do zapłacenia. Gdy Jakub I został królem Anglii, wielu katolików miało naprawdę duże nadzieje, że będzie on bardziej tolerancyjny i skończy z prześladowaniami. Zwłaszcza, że wszyscy wiedzieli, że jego własna matka była katoliczką. I z pewnością deklaracja Jakuba I, że nikogo nie będzie skazywał na śmierć za inne wyznanie, co najwyżej wygoni ich z kraju, były formą odwilży. Ale dosyć szybko się okazało, ku wielkiemu rozczarowaniu katolików, że wcale na odwilż się nie zanosi. Stąd grupa angielskich katolików, prześladowana przez ten opresyjny rząd, postanowiła obalić króla. Robert Catesby był inspiratorem tych działań i początkowo próbował przekonać króla Hiszpanii oraz papieża do zorganizowania zbrojnej interwencji, ale względy polityczne uniemożliwiły takie działanie. Stąd rewolucjoniści postanowili wziąć sprawy we własne ręce i dokonać zamachu. Wysadzić cały parlament wraz z królem Jakubem w powietrze. W skrócie, spiskowcy zostali jednak schwytani, zamach się nie udał. Wśród najsłynniejszych spiskowców był właśnie Guy Fawkes, były żołnierz. No i wszyscy potem byli torturowani, a następnie publicznie straceni. No i potem przy niemałej inspiracji rządu brytyjskiego zaczęto 5 listopada celebrować każdego roku, z jednej strony dla przypomnienia zwykłemu obywatelowi, jak to król, monarchia w ogóle i parlament przetrwały próbę ataku, ale z drugiej strony, żeby przypomnieć wszystkim potencjalnym rewolucjonistom, co się stanie, jeżeli sprzeciwicie się władzy państwowej. Także z pewnością V jak Vendetta jest reinterpretacją tych prawdziwych wydarzeń historycznych pod współczesny kontekst polityczny. Ponownie mamy opresyjny rząd, chociaż tym razem faszystowski, więc wyjątkowo opresyjny. I ponownie mamy wojownika, któremu nie pozostały pokojowe formy protestu. Także bez cienia wątpliwości jest to film polityczny, ale co naprawdę w nim uwielbiam, to jak jest polityczny. Moim zdaniem V jak Vendetta kształtuje swój przekaz polityczny na dwa sposoby. Pierwszy, nie odejmując mu niczego, jest bardziej oczywisty. Zawarty jest w głównej fabule filmu, w komentarzach, czy w ogóle narracji głównego antybohatera. Drugi przekaz polityczny jednak jest moim zdaniem o wiele ciekawszy, o wiele bardziej angażujący, zwłaszcza z perspektywy jakby widz film. Jest to o wiele ciekawsze doświadczenie filmowe. I ten drugi przekaz zawarty jest w symbolice filmu, w pewnych artefaktach, w szczególności jak chodzi o maskę naszego antybohatera. I dlatego zacznę od skomentowania tej
tego symbolicznego przekazu politycznego, ale ostrzegam was, że momentami mogę wam troszeczkę zdradzić niektóre wątki fabularne. Postaram się nie zdradzić za dużo, ale na wszelki wypadek, jeżeli nie widzieliście filmu i wolelibyście tego uniknąć, no to skorzystajcie z interaktywnego menu pod filmikiem, żeby przeskoczyć do odpowiedniej, bezpiecznej części. Postać V jest bardzo enigmatyczna. Jest to facet, którego nie znamy. Nigdy nie widzimy jego twarzy. Nigdy nie poznajemy jego imienia. On sam zresztą identyfikuje się, może trochę później w filmie, jako idea. Jako idea wolności, idea sprzeciwu wobec władzy. Ale także przez swoją tragiczną przeszłość, którą po trochu poznajemy, jest uosobieniem zemsty wszystkich pokrzywdzonych przez ten rząd. Teraz dla jasności, V ma swoją historię. To nie jest człowiek idea, czyli jakiś odhumanizowany duch czy mutant, to jest ewidentnie postać z własną historią. I teraz poznajemy tej historii na tyle dużo, żeby zrozumieć jego motywację, ale na tyle mało, że wciąż nie wiemy, kim on tak naprawdę jest. I ja mam zawsze takie wrażenie, jak oglądam ten film, że ponieważ poznajemy na różnych jakby w różnych częściach filmu doświadczenia i historię wielu innych ofiar tego systemu, to właściwie V, przez to, że jest bez twarzy, no jest uosobieniem jakby zemsty czy krzywdy wszystkich tych ofiar. Każdy właściwie, albo większość ofiar, które w tym filmie poznajemy, ale też większość z nas tak naprawdę w tej sytuacji mogłaby pod tą maską się kryć. Omówmy dodatkowo wątek komiksowy, bo tutaj też kryje się bardzo dużo, moim zdaniem, ciekawego symbolizmu. Więc w pierwszej kolejności V jest poniekąd bohaterem komiksowym. I nie chodzi o to, że film jest oparty na komiksie z lat 80., tylko to, że V ma moce. Nie jest to od początku jasne w filmie, bo początkowo poznajemy go jako właśnie takiego trochę Jamesa Bonda w przebraniu, bo zna karate, umie się bić, wyprawia jakieś czary-mary nożami. Dopiero później jakby odkrywamy, no, że trudno jest zabić V, bo ma niesamowitą odporność, wytrzymałość, można go ranić, on jakby dalej żyje, także dopiero później odkrywamy, że ma jakieś nadnaturalne umiejętności. I teraz mamy poniekąd wątek fabularny, który tłumaczy, skąd V te moce ma. Co się stało, że jest w stanie jakby tyle bólu znieść i tyle obrażeń. Ale ja uważam, i może trochę tutaj kogoś denerwuję, ale że ten cały wątek komiksowy jest troszeczkę oszustwem. Albo taką bardziej alegorią niż oszustwem. Bo widzicie, w prawie wszystkich filmach komiksowych, czy w ogóle w komiksach, strój danego superbohatera nie jest do końca związany, albo prawie nigdy nie jest związany z tym, jakie on wartości utożsamia. Spider-Man jest przebrany za pająka, Superman jest przebrany w jedyne ciuchy, które mu pozostały tam po jego planecie, i tak dalej, i tak dalej. Jak chodzi o V, sytuacja jest troszeczkę odwrotna. W czasie filmu dowiadujemy się, że dla V, jego własne jakby ocenie, jego maska, jego strój utożsamia pewną ideę. I w związku z tym rzeczywiście, i potem się tego dowiadujemy dosyć otwarcie, można powiedzieć, jego moce, jego umiejętności nie pochodzą z tego, że coś mu tam się stało w przeszłości i te moce nabył. Jego moce tak naprawdę są atrybutami tego, co utożsamia, czyli idei. I dla uzmysłowienia wam, o co chodzi, jest taka scena w filmie, zresztą absolutnie epicka, kiedy żołnierze tego faszystowskiego rządu namierzyli V, no i strzelają do niego i wpakowują w niego całe magazynki, kończy mi się amunicja, a ten dalej stoi. Trochę stęka z bólu, ale dobra, wyciąga noże, no i rusza na nich i zabija każdego z nich po kolei. Zresztą epicka scena walki. No i w pewnym momencie zostaje ostatni z tych żołnierzy, no i wyciąga rewolwer. No i on z każdym nabojem, który wystrzeliwuje, krzyczy: dlaczego nie umierasz, dlaczego nie umierasz, dlaczego nie mogę cię zastrzelić, o co chodzi. No i V, jak już mu się skończyły te naboje i jest jakby twarz w twarz z tym ostatnim żołnierzem, mówi mu: pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało. Pod tą maską kryje się idea, a idee są kuloodporne. Ciary mnie zawsze przychodzą, jak oglądam tą scenę. Absolutnie epicki cytat, moim zdaniem. No i właśnie wtedy człowiek jakby rozumie, dlaczego on nie umiera. Nie dlatego, że ma jakieś magiczne moce, tylko dlatego, że naprawdę utożsamia ideę. No i
idei nie da się tak do końca zastrzelić. Gdy ja pierwszy raz ten film widziałem i nie doceniłem wówczas, co maska V utożsamia, oznacza, że to nie jest tak naprawdę maska, to ma utożsamiać ideę. To za pierwszym razem oglądałem ten film, jak tego nie doceniałem, to były sceny, które dla mnie nie miały trochę sensu. Na przykład zaraz przed aktem finałowym jest taka scena, gdzie kurierzy rozsyłają po całym Londynie paczki dla zwykłych obywateli. Obywatele otrzymują te paczki, otwierają, a tam jest maska V. I na tym etapie w filmie on już jest jakby znanym i ściganym przez cały faszystowski, totalitarny rząd brytyjski przestępcą. I jak pierwszy raz to widziałem, zastanawiałem się, ja już to widzę, cały rząd brytyjski go szuka, on działa, jak większość filmów nam pokazuje, w pojedynkę i co, wyprodukował sam te wszystkie maski? No raczej wątpię i jeszcze ci wszyscy kurierzy po Londynie jeździli te maski właściwie, czy te paczki rozdawali i nikt go nigdy nie przyłapał, nikt go nie namierzył. To było tak duże wyzwanie logistyczne, że nie potrafiłem w to uwierzyć i uważałem to za bardzo idiotyczne. Ale dopiero jak zrozumiemy, czy będziemy pamiętać, że maska to nie maska. Ta maska jest ideą, jest symbolem idei, a konkretnie idei wolnościowej, to wtedy ta scena ma więcej sensu, bo wtedy ja zrozumiałem, że to nie są kurierzy, którzy rozwożą te maski. Ta cała scena jest alegorią idei, która rezonuje ze społeczeństwem. To znaczy, że społeczeństwo zaraża się coraz bardziej tym bakcylem jakby wolności. I scena, która początkowo była jedną z jakby... Nie znosiłem jej za pierwszym razem, jak oglądałem ten film, no to już przy drugim, trzecim, czy każdym kolejnym obejrzeniu była to jedna z moich ulubionych scen. Teraz przejdźmy do oczywistego przekazu politycznego w tym filmie. Fabuła oparta jest na konflikcie między fikcyjnym faszystowskim rządem Wielkiej Brytanii, a obywatelami, którym to rząd wszelkie prawa i wolności zabrał. Rząd ten w dodatku wmówił dużej części społeczeństwa, że inni współobywatele, którzy się czymś tam różnią od nich, każdy, kto nie trzyma się kryteriów jakby bycia prawdziwym Anglikiem, jest traktowany jako wróg, przeciwnik, zagrożenie, które należy się pozbyć. No i wreszcie każdy, kto się sprzeciwia władzy bądź się kwestionuje, również kończy w więzieniu albo gorzej. Ale co ciekawe, w filmie tym społeczeństwo wcale nie jest niewinne. To nie jest niewinne, dobre społeczeństwo, które jest ciemiężone przez najeźdźce. W istocie społeczeństwo w tym filmie jest obwiniane za obecny stan rzeczy. V zresztą wprost w jednej ze swoich przemów oskarża społeczeństwo, każdego z nas, za ten stan rzeczy. Obwinia typowego, przeciętnego, szarego Anglika za to, że dał się zmanipulować, że tak bardzo dał się opanować swoim lękom, obawom, tak bardzo się dał przestraszyć, że poddał się całkowicie, oddał wszelkie swoje wolności, prawa, dał sobie wmówić, kto jest wrogiem, kogo należy prześladować i zaakceptował i poniekąd usprawiedliwił prześladowanie właśnie wielu swoich współobywateli, żeby on mógł poczuć się bezpiecznie. Dlatego choć w filmie nie brakuje scen walki między V a przedstawicielami władzy, żołnierzami, policjantami, to prawdziwa walka i prawdziwy konflikt w tym filmie toczy się o duszę społeczeństwa. V próbuje wyrwać z apatii, z tego panicznego amoku, tego szarego obywatela, który sam zresztą wpierw zezwolił na to zło. I to jest właśnie główny przekaz polityczny tego filmu. Jeżeli społeczeństwo nie ma siły, odwagi, czasu bądź wyobraźni, aby się sprzeciwiać, aby czynić rząd odpowiedzialnym przed obywatelami, nic nie zatrzyma erozji naszych praw, wolności i dobrobytu. I najlepszym testamentem tego, jak ważny jest to przekaz i przede wszystkim jak kulturowo wpływowym filmem jest V jak Vendetta, to, że od czasów premiery ponad dekadę temu ta maska V, maska naszego antybohatera, stała się symbolem sprzeciwu wobec władzy. Gdy w 2012 roku w wielu miastach europejskich protestowano przeciwko ACTA, to wiele osób właśnie robiło to z tymi maskami na twarzy. Maski te stały się także symbolami utożsamianymi z hakerami z grupy Anonymous, ruchu Okupować Wall Street, czy w mniejszym stopniu WikiLeaks. Zatem, V jak Vendetta jest filmem, który z pewnością zmusza widzów do myślenia. Czy
czy VI jest terrorystą, czy jego działania są uzasadnione, ale co ważniejsze, pokazuje, jakie są społeczne konsekwencje strachu i apatii. Ale dla jasności, główna postać VI wykazuje zrozumienie. W jednej ze swoich przemów mówi nawet wprost: rozumiem, dlaczego to zrobiliście. Rozumiem, dlaczego wybraliście tę ekipę do władzy. Ale jeszcze wyraźniej wspomina, że jeżeli szukacie jednak winnych zbrodni tego rządu, wystarczy, że spojrzycie w lustro. Podsumowując, polecam Wam z całego serca ten film. Uważam, że zmusza do myślenia, a taką jeszcze dodatkową wielką wiśnią na torcie jest to, że nie brakuje w nim świetnych scen akcji i kapitalnych cytatów. I jestem przekonany, że będzie Wam się podobało. Jeżeli sami widzieliście ten film, macie jakieś opinie, którymi chcielibyście się podzielić, to jak najbardziej zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach. Jeżeli macie sugestie jakichś filmów politycznych czy seriali, które chcielibyście, żebym obejrzał i też w przyszłości skomentował, to jak najbardziej dajcie znać. No i w szczególności, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to natychmiast zachęcam Was do jego obejrzenia i potem wróćcie i dajcie mi znać, czy się myliłem. No i co? To tyle na dziś. Do zobaczenia.